Dobra. I to, co Wam powiedziałam, chciałam Wam dzisiaj podać ten właśnie sposób, księga cieni kolejna, tak, w której zapisuję sobie te rzeczy, które Wam tutaj mówię w filmach. Sporo tego jest. Właśnie to do wahadła, jak pracujemy na tym wszystkim. Bierzemy planszę, na którą energetycznie kładziemy osobę, czyli jej imię, datę urodzenia i krążymy odwrotnie do wskazówek zegara, odcinając pewne rzeczy. Możemy po aurze w koło, nie wiem, to kiepsko widzicie, po aurze w koło. Ewentualnie po całości, odwrotnie do wskazówek zegara i krążymy. Nie czekamy, aż się wahadło samo rozkrąży, bo jak ktoś ma dar energetyczny, to wahadło się samo rozkrąży, to nie ma problemu, ale ściągamy wahadłem, bo to mamy narzędzie. Natomiast ładując zgodnie ze wskazówkami zegara i mówimy w ten sposób: usuwam z aury imię. Wszystkie podpięte do ciała, ciała energetycznego, ciał subtelnych i aury. I teraz pasożyty energetyczne, larwy astralne, myślokształty cudze i własne, negatywne energie, czarne byty, byty demoniczne, wampiry energetyczne, klątwy, uroki, złe oko, magie, złorzeczenia, zależności karmiczne, obietnice i przyrzeczenia, zazdrość, wszystko co świadome i nieświadome. I to na odwrotnie do wskazówek zegara, a ładujemy, czyli zgodnie ze wskazówkami zegara, mówimy tak, i ładuję puste miejsca. Czym chcecie? Ja jasnym, boskim światłem, boskim, nie katolickim, boskim, wszechświata światłem, po to, by zapewnić ciągłość ochrony i na przykład dobrobytu, prawda? Czyli wtedy ładujemy. Jest to bardzo prosty, bardzo skuteczny sposób. To można robić na wizji, to jest sprawa szybka, łatwa i przyjemna. Dobrze, kochani, to tyle pytań od Was na dzisiaj. Jutro też postaram się nagrać film, tak żeby nawet mówię te krótsze, ale żeby zawsze coś było, tak że można pytać. Ja będę odpowiadała i pozdrowienia ode mnie i moich małych Pokemonów, które teraz siedzą za ścianą po cichutku.